Cześć, witajcie, ja jestem pan Burza. Jak widzicie, moja głowa jest zbagowana i co najlepsze, działa dźwięk, tak, musiałem przeskoczyć kilkanaście albo kilka wersji w górę, ponieważ na tych starych wersjach nie dało się jakby odświeżać dźwięku i jeszcze pobrałem jakby nową paczkę dźwiękową jakby, która też mogła być zbagowana. Teraz wszystko, jak widzicie, działa, wszystko działa, mogę to niszczyć i w ogóle... O. Sprawdzam teraz, czy na przykład nie było żadnego glitcha, na przykład, że... No właśnie, na przykład... czy killowym się szybciej niszczyło crafting? Nie. Ale wydaje mi się, że coś takiego kiedyś było, nie wiem, możecie napisać. Zróbmy sobie już, jak widzicie... o, dobra, tyle. Wystarczy, znaczy w sumie jeszcze możemy zrobić. I nadal nie działają te skróty klawiszowe. Nawet jeżeli przeskoczyliśmy te kilkanaście wersji. Niech to się tutaj przepala, robi się dzień. I jak widzicie, o wiele, ale to o wiele zmieniła się tekstura. Są nawet, o Jezu, te dźwięki trochę wkurzają mnie. O, i tutaj już na przykład mamy czułość, albo mamy dźwięki. Ja sobie muzykę ustawię tak, no, 30, 25% myślę. 24 dokładniej. Ustawmy sobie dźwięki powiedzmy na 40. Żeby to nas też nie rozpraszało. W wstępie zapomniałem o łapkach w górę, subłach i dzwonach, więc wiecie, zostawiajcie, bo będzie kolejne odcinki i w ogóle, no, oglądajcie. Ale żeby było, o, tam się coś pali, fajnie. Dobra, co dzisiaj będziemy robić? Przede wszystkim chciałbym sprawdzić, czy już się da robić barwinki, bo przeskoczyłem te kilkanaście wersji. Właściwie to nie wiem, czy to zadziała. No, wątpiłem, ale dobra. Co my tutaj mamy? A, tu chyba był węgiel. Bardzo możliwe. Co dzisiaj będziemy robić? Szukać gliny przede wszystkim. Poznawać nowe rzeczy, które zostały dodane. Ja to nagrywam jak w 2010, nie? Kiedy zostało to dodane. O, i muzyka Minecraftowa. W sumie mogę cię trochę przyciszyć muzyką. Może być. Dobra. Żeby był taki stary klimacik. Muzyka może być. Dobra. Chodźmy sobie szukać gliny. Tak, szukać gliny. Najlepsze zajęcie. O, mogę z wami się tak widać w sumie. Będzie też spoko. Mogę zrobić na przykład F1. Ty, F1 się już da na tych wersjach. F3? F3 też się da, tylko to trzeba przytrzymywać. Przytrzymywać, Jezu, co ja gadam. O, i w ogóle mniej się zużywa komputer niż w poprzednich wersjach, zauważyłem. Dobra, ja mówię takie techniczne rzeczy zamiast opowiadać o całej gierce, co nie? W sumie, dobrze w sumie, że tak mówię, ale nieważne. Ty, glina tu jest. Zobaczmy ile. Uwaga, raz, dwa. Dobra. No, nie było to dużo, bo tylko dwie sztuki. Tak, dwa. Koks totalny. Dwie sztuki gliny, no kurde, mogło być lepiej. Ale dobra, pójdźmy, przejdźmy się. Na pewno znajdziemy. Żebym się później też daleko domu nie zgubił. Najwyżej będzie szukanie domu. W poprzednim odcinku latałem, w tym odcinku, jeżeli będę coś innego, będzie beka. Nie no, latać już w sumie nie będę mógł, właściwie, bo to już jest chyba naprawiony błąd, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak nie, to beka. Dobra. Naprawdę tu nic nie ma, w sensie, nie wiem, żadnej gliny. To wyglądało, jakby tu rzeczywiście miała być glina, nie ma nic. Trochę szkoda, szczerze mówiąc, no ale no trudno, taki los, nie? I szkoda, że to w ogóle się sprintować nie da, bo trochę wolno to idzie. Ty, patrzcie to, co się stało. Wygenerowały się nowe tereny. Widzicie to? I podniósł się trochę teren. Ja bym sobie zobaczył, czy działają tu koordynaty. Jasne, że nie. Ty, ale to jest... Haksy tu są. Bo wiecie, ja gram na nowych wersjach. I się wygenerował nowy teren. Bo inaczej się teraz respi trochę. No kurde, tamte wersje były takie bardziej sentymentalne, bo były, wiecie, tu mieliście taką jasną, bardzo trawę i to tak wyglądało po starości, a teraz tak się już trochę to zamienia. Co prawda z tej strony wygląda, jakby nadal tak było, bo tutaj to, te brzegi takie, są nadal jasne, ale no ta góra już, to w ogóle powinni, w czasie, jak już tworzyli tą wersję, powinni to dopasować. Dobra,
Znaczy, kurde, noc tworzy. Cały czas mi się myli, nie? Dobra, wykupmy sobie żelazo. Jak nam dają, no to co, ja mam je wykupić? Proste, że tak. Wykupiemy sobie, cyk, 8 żelaza, tak o. I teraz już chyba się na, w tym nowym takim biomie jakby. Znaczy, to nie jest biom nowy, tylko po prostu będzie się lepiej, mi się wydaje, respić. Czy to jest prawda? Nie wiem, ale fajnie by było. Nie mam nic, czym się podsadzę. Koks totalny. No teraz szkoda jakby. Bo wolałem rzeczywiście, żeby był ten stary świat, no ale dobra, już trudno. I zobaczmy, czy na tym nowym świecie wygenerowanym dałoby się rzeczywiście zrobić coś w tym stylu. Typu, chodzi mi, że będzie glina łatwiej się respić. Możliwe, ale nie jestem pewien. Zobaczmy. O, kaktusy. Tego to już nie widzieliśmy. Ile wi... Oła! Jeszcze spami tym. Kurde. Ała. Bolało. Uszy i ogólnie. Dobra, szukamy gliny. Glina, widzę, że na tej wersji jest do znalezienia. I to nawet mi się wydaje, że może częściej. Ale to też mi się może wydawać. Zbierzmy tą glinę, co tam jest. O ile to jest w ogóle glina. Prosto, że to jest glina. Albo nie. Serio? Ale ja mam infarta. To tak totalna infarta. Co, zombie? Siema, gdzie ty jesteś? Nie no, ale naprawdę mam totalnego niefarta. Co jest nie tak? Miałem glinę i nagle... No dobra, nieważne. Czyli już w tej serii gliny nie znajdziemy. O ja, co ja zrobiłem? Wywaliłem Minecrafta, XD. Zminimalizowało dokładnie. O. I z tego co wiem, to już mamy Nether. Czyli dałoby się zrobić... no kurde, portal do Netheru, no ale co ja będę... Ja nawet na razie mam surowców. Więc jest to Nether Update, chyba z tego co wiem. Czyli wiecie, dynie i te sprawy. A z tego co ja widzę, to... No gliny nie ma, no i nie będzie raczej. Wracajmy do domu, bo co ja będę się oddalał i oddalał. No kurde, no myślałem, że jeszcze znajdę w tej serii glinę, ale jak widać, tak średnio. Wrócę się w tam, gdzie mieszkam. Mogę tu w sumie jeszcze popatrzeć. Ale wątpię, że coś będzie. I z tego co wiem, to jeszcze tutaj jest taka inna lawa. W sensie lawa wygląda jak nie wiem co. Może niektórzy z was jak grali w stare podróby Minecrafta na telefonie, to wiedzą o co chodzi. Dobra, zejdźmy sobie tędy. XD. Nie wiem, czy mu się tak dzisiaj ścinał, ale nieważne. Nagrywam w ogóle drugi odcinek po rządku. Bo tak. Bo nie mam co robić. Ty, ale tu się głęboko spadało. To było bardziej realistyczne niż jest w tych wersjach. Na przykład, ciekawe jakbym skoczył na jeden blok, czy by mi damage zadało. To by było śmieszne w sumie. I na przykład fajne jakby zrobili w tych nowszych wersjach, typu 1.17 powiedzmy, że trzeba powiedzmy mieć tam 4 metry w dół, co nie? Albo 3. No to by było ogólnie spoko. Jakby rzeczywiście było trochę inaczej niż jest. No bo rzeczywiście na 1 metra nam powiedzmy zaskoczy się nie skacze, wtedy się zabijesz prędzej. Albo 256 kratek w dół i na jeden klocek wody, no bez przesady, to się chyba zabijesz, nie? No w realu na pewno, no nie wiem jak w logice Minecrafta. By the way, gdzie ja idę, bo ja nie chcę się zgubić zbytnio. Później się okaże, że będę musiał się zabić. Koks totalny. Dobra, tędy się idzie do domu, bo widzę ten blok tam postawiony. I ogólnie pamiętam to miejsce. I ziup. Ej, tu się na dwie kratki tylko skądało zrobić. No to tak jak bez sprinta w sumie. Możemy ro... O! Napiszcie, czy chcecie parkour. Dwie kratki, ziup. Dobra, na S. A na 3. Ty, shift już działa! Koks! Dobra, zniszczymy to. I ziup. O! Nie, dobra, nie da rady. Za nic nie da rady. Dobra, chodźmy do naszej hacjendy. Zniszczymy sobie pigi przy okazji. Co chrąkasz? Dobra, w sumie tylko ciebie zabiję. Mucha, ha, 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 ha. Krówki, cześć. Kto chce być moim obiadem? Ty chcesz być, bo chodzisz do mnie. No ale czy ty możesz dropnąć coś? W ogóle jedzenia nie chcecie dropnąć. Skórę ino. Nie, dobra. Walcie się na łeb. Idziemy do domu. Dobra, już jestem, jak widzicie w sumie. Wróciłem do hacjendy.
Odbiorę sobie z piecyka jakże piękne cegły. No niestety nie udało nam się znaleźć. Mogę jeszcze iść w tamtą stronę, ale myślę, że nie będę was tym nudził na odcinku. Zrobię coś bardziej kreatywnego i ciekawego. Może pójdziemy po diamenty. Bardzo kreatywna rzecz. Nie, no dobra, co ja się będę oszukiwał, nie chcę mi się. Zróbmy z tego w sumie ten. Możemy, o, podstawy domu, to będzie koks. Tylko trzeba miejsce na dom znaleźć. Weźmy sobie cobblestone'a. Myślę, że to będzie dobre do oznaczania. Miejsca na dom, tak? Dobra, zamknij te drzwi. Dobra, gdzie tu można iść? Myślę, żebym wszedł na tą górkę. Będzie może trochę problem z wejściem. Znaczy, nie będzie problemu, ale chodzi o to, że będzie dłużej zajmować. Ale wiecie, będziemy mieć piękne widoki na minecraftowy świat stary. O! Tylko teraz pytanie, czy ja chcę mieć tutaj, czy tutaj? Oto jest pytanie. I noc się robi bardzo szybko. Nie lubię bardzo tych wersji. Lubię i nie lubię. Dobra, nieważne. Ja bym zrobił tutaj ten dom. Więc będziemy dzisiaj równać teren, tak? Bardzo ciekawe zajęcie, ale będziemy musieli to robić. Widzimy się, jak już to wyrównam, albo timelapse. Dobra, rozwaliłam się łopata, robi się noc. Znaczy to, że jest noc, to mi zbytnio nie przeszkadza i tak będę tam kopał. Najwyżej mnie coś zabije i wrzucę po itemy, jaki problem? No chyba, że creeper wybuchnie mi itemy. Z tego co wiem, to chyba... Nie, nie wiem, czy... Nie wiem, czy tak było, nie będę was oszukiwał. O kurde, oguras! To jednak sobie nie wyjdę. Ja nie mogę, jakie agresywne są te ogurasy. Dobra, ja sobie szybko przepalę okno. Tak, przepalę sobie okno. Nie, ja nie mam czym przepalić, drewno. Szybko. Myk, rób okno szybko. Biorę to w sumie. No szybko przepal okno. Ej ty, ale w sumie drewnem się kiedyś dało przepalać. Chociaż nie, nie dało się. Szybko daj to. Cyk, okno, dobra. Jesteśmy bezpieczni. Jakiś oguras na mnie straszny. Dobra, ale ja nie wyjdę już z domu. Myślę, że wam zrobię, nie wiem, cięcie, aż się zrobi rano i aż oguras se pójdzie. Chociaż nie wiem, czy nie będę musiał wyjść dachem, powiedzmy, bo ogurasy przecież nie znikają. Znaczy one znikają, ale po dłuższym czasie. No weź ten ogórku się odwal ode mnie. Dobra, robimy tak. Ogórki mnie wkurzają totalnie. Robimy sobie peaceful i robimy sobie jeszcze raz. Normal. Ha! Zniknął. Hihi. Jak jestem dobry w tą gierkę. Nie wiem, czy to oszustwo nie było, ale myślę, że się na to zgodzicie. No, ja mogę myśleć. Dobra, nieważne. Zróbmy sobie łopatę. Myślę, że jeszcze pójdę po drewno. Jedno drzewo sobie zetnę. Pewnie już się nowe ogórki porespiły i zaraz do mnie przyjdzie i wybuchnie. Pewnie tak się stanie. Ja nie ukrywam, że może się tak stać. Na razie 6 wystarczy. Dam sobie do skrzynki. I pójdziemy dalej równać teren. Oświetlimy sobie przede wszystkim. A, bo ja nie mam pochodni. To jednak sobie nie oświetlimy. Dobra, weźmy sobie w razie czego troszkę drewna. Jakbym miał, powiedzmy, węgiel kopać. Bo to w sumie w okolicy może być gdzieś drewno. Węgiel. W ogóle możemy sprawdzić, czy się da zrobić węgiel drzewny w tej wersji. Wydaje mi się, że może się dać, ale nie jestem pewien. Sprawdzimy to zaraz, jak wrócimy. O, siema. Nie, dobra, ja jednak nie chcę w noc. Za dużo ich tu jest. Dobra, albo zrobimy se pyk. Pyk i se... na razie wyłączymy lampki. Przepraszam was, widzowie, czy coś. Ale, no, wolę tak. Na razie na czas kopania sobie jednak wyłączę. Myślę, że wam nie będę tego przedłużał, bo wiecie, odcinek musi trwać. Trochę wam timelapsa dałem, albo cięcie, czy coś. Ale wykopmy sobie razem. I te łopaty nawet żelazne, przecież żelazne łopaty są dosyć mocne. No mają 140 użyć. Bo wtedy miały chyba 30. Nie no dobra, nie 30, ale 60. No słabe były te łopaty, nie powiem. Dobra, myślę, że tyle terenu nam na dom wystarczy. Jak nie, no to będę równał. Albo powiększał tutaj może kiedyś. Nie, to będzie brzydko wyglądać. Tyle nam wystarczy. To w ogóle wygląda, jakby to rzeczywiście było. Dobra, zostawmy to w sumie, będzie tutaj dom. Chociaż nie wiem, brzydko to wygląda. Chociaż nie, dobra, ja muszę to zrobić. Zaznaczmy sobie dom drewnem, tak, drewnem. Nie, nie mam za mało. Zaznaczmy sobie takimi punkami. Zróbmy sobie ten dom odtąd dotąd. Zróbmy coś, nie. Tak to by brzydko wyglądało. Dotąd.
Dobra, rozwal to. Teraz zejdźmy sobie stąd. Powiększmy to troszkę przede wszystkim. Myślę, że dotąd. Zróbmy to dotąd. Nie wiem, czemu zawsze na 4 buduję. Przyzwyczajony jestem chyba. Tu sobie trochę powiększę. Raz, dwa, trzy. No i do tamtego. To jest... Zaraz sobie odmierzymy. To jest ta linia. I to jest ta linia. Czyli raz, dwa, trzy. No i tak mniej więcej będzie wyglądać dom. F1. Robię screena pewnie na miniaturkę. Cyk. Dobra. No i idziemy sobie do domu. Postawię sobie tam kwiata. Nieważne. Chodźmy sobie do naszej pięknej hacjendy. Jakże pięknej. Tak, normalnie. Beka w ogóle, że ani razu nie zginąłem, nie? O! Jezu, pewnie teraz mnie ktoś... Ej, ale miałeś włączyć. Dobra, już. Ale w ogóle Easy był o wiele trudniejszy. Patrzcie, ile mobów się na Easy respi. Teraz to wiecie, ile mobów się na Easy respi. Teraz na hardzie trzeba grać. Żeby dużo mobów się respiło. Znaczy, oj, uznajmy inaczej. Ja nie umiem się totalnie wysłowić dzisiaj. Tak jakby... Hard to jest tutaj Easy, no. O Jezu, ja już się wystraszyłem, że coś wpadłem. A to było tylko moje to. Dobra, koks. Znaczy, koks i nie koks. Dobra, wykopmy sobie ten węgiel, bo potrzebuję na wszystko. A, i mieliśmy sprawdzić węgiel drzewny. Zaraz to sprawdzę. Będzie ciekawy w sumie. I teraz jestem ciekawy. Nie, no dobra, od razu. Bo tak trochę takie zielono lecą i... partikle i myślałem, że leci... bez tego... z trawą jakby klocek. Dobra, tam już są chłopy. Dobra, idę sobie do domku, dam sobie do skrzynki węgiel. Spróbuję zrobić węgiel drzewny. Wydaje mi się, że to jeszcze nie ta wersja, ale na alfie na pewno się dało. Albo to na becie? Nie, na alfie mi się wydaje. Cyk. Mamy węgiel. Węgiel damy sobie do skrzynki. I teraz spróbujmy to przepalić. Mi się wydaje, na 60% się da. O kurde. Serio? Nie da się? A jakbym to dał? Nie wiem. Tak? Nie da się? Nic? Czyli to jest za wczesna wersja. Miałem taką świadomość, że to może być za wczesna wersja, ale to no, trochę szkoda, no bo węgiel na tej wersji jest rzadki. I widać, że ta gra jest o wiele trudniejsza niż dzisiaj. Zobaczmy, ile to trwa. 19 minut, uja! A, boli. Dobra, subujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Siema, Elo 320. Dobra, nie będę tak już się żegnał. Już nigdy. Żartowałem.